350 zawodników postanowiło wystartować w wyścigu organizowany przez Rotary Karpacz i wjechać na Szrenicę. W zeszłym roku jak startowałam, nie stresowałam się, a w tym roku jak już podjechałam tutaj, zobaczyłam górę, już przypomniała mi się wysiłek z zeszłego roku, karkołomny po prostu trud i wycieńczenie na mecie, więc dlatego się stresuję. Szrenica jest najbardziej technicznym wyścigiem z tych tutaj przedstawionych. Na początku do zjazdu jest to taka rozbiegówka, czyli prosty maraton, prosty dystans, droga pod rolegrami, się zjeżdża, podjeżdża, natomiast tutaj się praktycznie od tego zjazdu zaczyna się już wyścig. Podjazd nie jest prosty, będzie mój to trzeci wjazd na Szrenicę, na Śnieżkę notabene w sierpniu, co będzie też wjazd, też będzie mój trzeci. No jest to dosyć stromy podjazd. Wyścig to nie tylko sprawdzenie własnych umiejętności, ale także pomoc młodzieży. Wymyśliliśmy ten wyścig z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uatrakcyjnić pobyt tutaj turystów i sportowców, rowerowych szczególnie. A z drugiej strony pozyskujemy w ten sposób pieniążki na nasze cele działalności charytatywnej. W zasadzie najważniejszym takim pomysłem naszym tej działalności to jest wspomaganie zdolnej młodzieży. Pomoc takim ludziom, dzieciom, bo to przede wszystkim chodzi o dzieci, które nie mają jakichś tam możliwości finansowych, jest szczytnym celem. A jeśli możemy też zrobić coś przy okazji jeżdżenia, czemu nie? Szklarska Poręba jest otwarta na wszelkie rodzaje działalności i na pomoc także właśnie. Wjazd na Szrenicę to pierwszy wyścig rowerowy z cyklu Korona Karkonoszy. Za dwa tygodnie, 3 sierpnia odrodzenie, a 31 sierpnia Śnieżka. Bardzo trudne podjazdy, a także tłumy turystów na trasie. Z tym musieli zmierzyć się uczestnicy tegorocznej edycji zawodów. Pierwszy linię mety przekroczył Paweł Kwiatkowski. Dawaj Paweł. Trochę byłem na początku wystraszony, myślałem, że będzie ciężej. Ale jednak to doświadczenie z podjazdów na Śnieżkę trochę pomogło, ciśnienie w oponach, no i stała równa jazda, jechałem po prostu swoje. Miłośników górskiej jazdy, a także ludzi o wielkim sercu zapraszamy do wzięcia udziału we wjeździe na Chojnik i na zakończenie wakacji na Śnieżkę.